drogi dzieweczki, czas na lisie bajeczki. A dzisiaj kolejna bajka z serii Lisogrimów. I to bardzo aktualna. No, co prawda nie wiem, kiedy będziecie to oglądać i mam nadzieję, że ktoś mnie będzie oglądał już długo po tym, jak się skończy ta cała pandemia. Ale teraz dzisiejsza historia będzie bardzo, bardzo aktualna dla wszystkich tych, którzy muszą uczyć się w domu. Bo jeżeli myślicie, że takie zdalne nauczanie zostało wymyślone rok temu, to posłuchajcie historii o Rozpuncie, która siedziała uwięziona w wieży i uczyła się za pomocą lusterka, które było magicznym portalem, a zła czarownica zakłócała jej połączenie. Dawno, dawno temu żyła sobie w wysokiej wieży piękna Rozpunka, ale jej historię na pewno już znacie. Niewiele jednak osób wie o tym, że Rozpunka wcale nie spędzała swoich dni tylko na czesaniu włosów i wyglądaniu przez okienko. Rozpunka również się uczyła, a to wszystko za pomocą lustra, które było magicznym portalem i w dawnych, dawnych, dawnych czasach było ich bardzo, bardzo dużo, bo też bardzo wiele królewien mieszkało w wieżach i musiało uczyć się zdalnie. Ale ponieważ lustra bardzo często się tłukły, no to ich naprawa się nie opłacała i zrobiły się bardzo, bardzo rzadkie, ale to w tym momencie nieistotne. Nasza Rozpunka miała takie lusterko i uczyła się bardzo wielu rzeczy od bardzo wielu mądrych ludzi i zwierząt. A więc uczyła się, jak malować, uczyła się, jak rysować, uczyła się, w jaki sposób dbać o swoje piękne, długie włosy, bo takie włosy nie dbają się o siebie same i wszystkie dziewczynki, które mają takie długie kudełki, znaczy włoski, to na pewno rozumieją, o czym mówię. Ja mam na przykład problem z ogonkiem, ale do historii. Znaczy nie mam problemu, mam piękny ogonek. Do historii. Uczyła się języków obcych, uczyła się przedsiębiorczości i mnóstwa różnych rzeczy. Nie chciała się jednak uczyć czarnej magii od złej czarownicy, która bardzo się z tego powodu obraziła i postanowiła się zemścić. To też któregoś dnia, kiedy Rozpunka siedziała i pilnie się uczyła, nagle na powierzchni jej lustra pojawiły się paski, a potem czarownica, która zaczęła śmigać i ćwiczyć zumbę. Na następnej lekcji znowu pojawiły się paski, a po nich czarownica, która gotowała potrawkę z żabich oczek i dwuletniego bagiennego śluzu. I tak ciągle, i tak w kółko każdą lekcję zakłócała czarownica swoimi paskudnymi aktywnościami. A biedna Rozpunka nie wiedziała, co z tym zrobić. Na całe szczęście jeden z jej profesorów od przedsiębiorczości, profesor Lisowski, zainteresował się tematem, bo strasznie mu się nie podobało, że jego pilna uczennica nagle znika mu z ekranu zwierciadełka. Poszedł więc do jej wieży, po czym odkrył, że niedaleko stoi chatka złej czarownicy, która zakłóca bezczelnie i złośliwie sygnał Rozpunki. Pomyślał krótko, bo był bardzo mądry i bardzo przedsiębiorczy. W końcu tego przedmiotu uczył. Poszedł szybciutko do wsi, wyszukał, w której chacie jest lusterko podobne do lustra czarownicy i pożyczył. Po czym zaniósł do chatki czarownicy, a kiedy ta wyszła akurat do lasu, bo jej się oczy żaby skończyły albo też śluzy z bagna, szybciutko podmienił lustro magiczne na lustro zwyczajne. Po czym schował się pod oknem chatki i czekał. Czarownica wróciła. Szybciutko, szybciutko, bo się przerwa obiadowa kończyła i Rozpunka właśnie miała zacząć swoją kolejną lekcję z tkania dywanów. Stanęła przed lustrem i zaczęła przygotowywać się do swojej lekcji piękności dla czarownic, czyli doczepiania sztucznych brodawek oraz wybijania zębów młotkiem. Nie pytajcie. Ale kiedy zaczęła, lustro ani drgnęło. Czarownica przypatrzyła się,
Po czym zaczęła rzucać na nie swoje czary i wściekać się, że znowu transmisję szlak trafił. Przepraszam. I tak próbowała, próbowała i za każdym razem coraz bardziej się złościła, a Lisek siedział pod oknem i wiedział, co nastąpi. Bo wiedział, że kiedy zła czarownica za bardzo się zdenerwuje, to wtedy pęka jak balonik i niczym fajerwerk leci hen daleko do góry. I kiedy za 38 razem czarownicy się nie udało wbić w pasmo króle, znaczy się Roszpulki, nagle... wybuchła i poleciała, zostawiając za sobą smugę czarnego dymu. Zanim wróciła do swojej chatki, minęło bardzo wiele czasu i zupełnie inna bajka się rozpoczęła. A Lisek oczywiście oddał zwierciadełko tam, gdzie należało i wrócił z powrotem do swojej chatki i uczył Roszpulkę przedsiębiorczości długo i szczęśliwie. Koniec! No, a moral z tego taki, że jak wam kto sygnał zakłóca podczas nauczania zdalnego, wołajcie profesora Lisowskiego. No to na tyle. Dajcie znać, czy też uczycie się tak jak Roszpulka zdalnie i czy też macie czasami takie problemy, a w razie czego na coś na to poradzimy, no. A poza tym dajcie znać, jakie jeszcze bajki lisie mam dla was znaleźć, bo to, że opowiadam bajki lisogrimów, to nie oznacza, że waszych nie mogę poszukać. Oczywiście, że mogę i to zrobię. No to na tyle tego będzie, ale... Proszę, powiedział mądrze. Do zobaczenia następnym razem! Pa! Do góry.